Jakub Kornhauser, premie górskie najwyższej kategorii. Wydawnictwo książkowe Klimaty, rok 2020. Znany literat i literaturoznawca okazuje się również miłośnikiem turystyki rowerowej. I właśnie to pokazuje czytelnikowi na niespełna 200 stronach tej niewielkiej książki, bogato okraszonej fotografiami. Słowo miłośnik jest tu jak najbardziej adekwatne, bo właśnie miłość do rowerów przebija z niemal każdej strony. Kornhauser pokazuje czytelnikowi Kraków, widziany z wysokości rowerowego siodełka. Ale omija must see, to co z łatwością znajdziemy w przewodnikach. Autor jeździ po dalekich od centrum osiedlach, miejscach, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu były wioskami i pokazuje Kraków, którego nawet wielu krakowian zapewne nie zna. Autor stara się odzwierciedlić klimat tych miejsc, opisując je, opisując ich specyfikę, cytując nazwy, bardzo dźwięczne nazwy ulic i zakątków. Ale z niemal każdej strony bije jego zamiłowanie do swojego rodzinnego miasta. W szczególności również do tego, aby pokazać je w specyficzny sposób. Kornhauser pokazuje rozwój Krakowa, jego ekspansję w miejsca, gdzie kiedyś było ściernisko, a teraz stoi blokowisko, że nawiążę do znanej niegdyś piosenki. Pokazuje również negatywne skutki industrializacji. A to wszystko przedstawia takim gawędziarskim językiem, jakby opowiadał kumplowi rowerzyście to, co zobaczył i przeżył. I właściwie jedyna rzecz, której mi zabrakło, to położenie większego nacisku na lokalne smaczki, legendy, historyjki, może nawet niekoniecznie prawdziwe, ale które by lepiej wydobyły specyfikę tych miejsc, które przejeżdża. To nie zmienia jednak faktu, że jeżeli kiedyś zbłądzę z moim rowerem w okolice Krakowa, to na pewno będę miał tę książkę z sobą. I to nie tylko dlatego, że każdy z kilkunastu rozdziałów to jest inna trasa, ale dlatego również, że chciałbym poczuć to, co on.